Zespół muzyczny Arizona zaprasza pary mody, organizatorów zabaw, eventów, imprez okolicznościowych. Profesjonalna obsługa, szeroki, uniwersalny repertuar, muzyka na żywo. Uwaga, na hasło PICH 5% zniżka. Dzwoni, nie zwlekaj. Zapraszamy na naszą stronę internetową www.ballada.net. Dzisiaj samo południe grupa wiernych kibiców pilskiego klubu żużlowego podjęła desperacką próbę jego ratowania. Firma Badura Małych, idąc na rękę kibicom, podstawiła gratis dwa autobusy. Na stadionie zebrała się grupa około 80-100 osób. Tuż przed wyjazdem pojawiły się tu dwa radiowozy. Policja ostrzegła zebranych, że próba wtargnięcia na prywatny teren może stanowić naruszenie prawa. Poradzono kibicom, aby autokary stanęły na placu przed zakładami mięsnymi. I tak się potem stało. Żadna manifestacja, że my tam wtargniemy na siłę. My po prostu chcemy chociaż coś zrobić. W ramach podziękowania. I czy jak zbierze się tam grupa tych 70 osób, wiem, że to jest nielegalne zgromadzenie. Czy są jakieś konsekwencje tego, że chociaż to krzykniemy 10 minut i pojedziemy z powrotem? Pan co, ja zadzwonię zaraz do przełożonego swojego. Nie jesteśmy z zadymiarzami, my po prostu chcemy sport. Po 12 autobusy ruszyły do Śmiłowa. Kibice przygotowali pismo, petycję skierowaną do senatora. Podziękowali za to, co już zrobił dla klubu i prosząc o dalszy sponsoring. Sytuacja finansowa w klubie nie jest najlepsza. Sezon zakończony z długiem około 200 tysięcy jest balastem, ale ten ciężar można przecież zdjąć, pozyskując dobrego sponsora. Ja skoczę do pasi brzucha, się spytam, czy mogę tam kogoś od... jakąś osobę, która ma kontakt do pana Stogłosy. I ten list przekażemy. Z uzyskanych przez nas informacji wynika, że zawodnicy są lub wkrótce będą porozliczani, a klub stara się o licencję na następny sezon. Można powiedzieć, że taką licencję już prawie ma. Kibice nie pojechali bynajmniej rozrabiać. Spokojnie wyartykułowali swoje prośby o dalsze wspieranie żużla w Pile. Jak informował pracownik senatora, ów nie mógł wyjść do kibiców, ponieważ jest chory. Ma zwolnienie lekarskie. Proszę, ale nie może przybyć, nie? My rozumiemy. No, jestem farbowy. Nie, jestem farbowy. Jest chory i nie ma prawa, nie ma możliwości takiej, żeby wyszedł. I wskazał, że ja to w imieniu jego przeprosił kibiców, podziękował za to jego poparcie, kibiców w stosunku do jego osoby. No i tylko wiele mam do powiedzenia, nie? A panie przewodniczący, jaki będzie los tej prośby spisanej na liście przez kibiców? Ja dopiero muszę dostarczyć te pismo. Bo akurat mi tu koledzy kibicy dostarczyli te pismo, ja muszę dostarczyć do Henryka Stokłosa te pismo i to zrobię. I dopiero będzie odzew. I na pewno jakoś bez odzewu tego nie będzie, nie? A czy rzeczywiście kibice żużla mogą liczyć na wsparcie Henryka Stokłosa? To nie dla mnie pytanie, to jest trudne pytanie. Naprawdę trudne pytanie, to nie do mnie, nie? Czy rozpaczliwa akcja wpłynie na decyzję Henryka Stokłosy, tego nie wiemy. Ale pozostańmy pod wrażeniem tego przedsięwzięcia. Taki gest świadczy o wielkim przywiązaniu do klubu, jego historii i atencji o dalsze jego losy. Zostań z Polonią! Senator, zostań z Polonią! Zostań z Polonią! Senator, zostań z Polonią! Polonia piła! Polonia piła! Polonia piła! Polonia piła! Czekamy na odzew do poniedziałku. Możemy jechać do domu. Jedziemy pod klub teraz.